Cześć, witajcie. Witamy w kolejnym filmie, którego temat wyszedł nam w zasadzie troszeczkę przypadkiem. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku gościliśmy firmie sprzedającej drukarki 3D? Okazało się, że Adam, który w poprzednim odcinku był naszym ekspertem od drukarek, jest również znawcą wzmacniaczy lampowych. Cześć. Znawcą? No nie przesadzajmy. Powiedzmy, że zajmuję się tym tematem troszeczkę i w trakcie poszukiwań po świecie wzmacniaczy lampowych do samodzielnego montażu, bo to o takie chodzi, trafiłem na doskonałe wzmacniacze japońskiej produkcji. Pojechałem, porozmawiałem i tak oto jestem sprzedawcą i dystrybutorem w Europie. Także wzmacniacze takich, które tutaj widzicie, są to zestawy do samodzielnego montażu, które jeśli macie coś wspólnego, choć trochę z elektroniką i lutowaniem, to jesteście w stanie sobie sami zmontować i cieszyć się doskonałej jakości dźwiękiem, bo w przeciwieństwie do wielu zestawów amatorskich, te wzmacniacze są naprawdę bardzo wysokiej klasy. Czyli mówisz, że taki wzmacniacz lampowy jest dużo lepszy od zwykłego tranzystorowego, bo... W większości tak, bo lepiej gra po prostu. Jaki jest ten dźwięk? Czym on się różni? Bo pewnie jest jakaś wyczuwalna różnica. Tak, audiofile pewnie mogliby na ten temat powiedzieć dużo, dużo więcej, natomiast generalnie chodzi o to, że wzmacniacz w założeniu nie powinien dodawać nic od siebie. Powinien przepuszczać dźwięk taki, jaki dostaje ze źródła, z płyty kompaktowej, z internetu, skądkolwiek. Nie oszukiwać, nie podbijać basów, nie usuwać jakichś dźwięków, częstotliwości z dźwięku. Powinien być przezroczysty. I wzmacniacze lampowe, przynajmniej w teorii takie powinny być. Oczywiście można zrobić wzmacniacz tranzystorowy, który będzie się zachowywał podobnie, ale klucz tkwi w technice wzmacniania. Okazało się z czasem, że ta technologia, bo to jest stara technologia, lata 30., 20. zeszłego wieku, ta technologia z założenia, z tego jak działa, wprowadza zniekształcenia dźwięku, jak każde wzmacniacze. Przy czym lampy wprowadzają tak zwane zniekształcenia nieparzyste. Harmoniczne, nieparzyste wprowadzają, natomiast tranzystory wprowadzają zniekształcenia parzyste. I na tym polega właśnie różnica, że akurat okazuje się, że słuch ludzki dużo bardziej lubi te nieparzyste niż te parzyste. Czyli po prostu ten dźwięk jest milszy dla ucha. Tak, jest milszy w odbiorze, a poza tym jest po prostu dokładniejszy, ale nie przeszkadza. Pierwsze wzmacniacze tranzystorowe trudno było słuchać. Tak samo jak pierwsze płyty kompaktowe. Jak technologię opracowywano, okazywało się, że jak to jest zrobione tak, jak teoretycznie powinno być, to ten dźwięk nie jest dla człowieka przyjemny w odbiorze. No tak samo było z MP3-kami, tak? Pierwsze tak MP3-ki również brzmiały fatalnie. I zresztą to pokazuje również renesans płyt analogowych, które mamy. Stara technologia okazuje się być bardziej lubianą, bo po prostu jest przyjemniejsza w odbiorze. Dokładnie, i o to chodzi. A poza tym lampa, te zniekształcenia, które wprowadza lampa, trochę się to kłóci z tym, co mówiłem wcześniej, że powinien być wzmacniacz przezroczysty. Nie podbija żadnych częstotliwości, ani wysokich, ani niskich. Natomiast zniekształcenia, które wprowadza, tego nie unikniemy i one są właśnie milutkie. Nie ma jak to smooth jazz późną nocą przy kawie w półmroku ze świecącymi lampami. Tak, jest jeszcze dodatkowo właśnie klimat tych żarzących się lamp. To również jest element designu tych wzmacniaczy, bo te lampy mamy, jak widzicie, na zewnątrz prezentowane, pokazywane, a nie chowane gdzieś we wnętrzu obudowy. No, zgodnie ze wszystkimi szykanami do wzmacniacza tego akurat jest dodawana osłonka, żeby nikt się tego nie dotknął, no, bo lampy są gorące. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, ale tak Bogiem a prawdą to... Lepiej tak. Chyba nikt tego nie zasłania. Tak jest większy bajer. Tak jest większy bajer zdecydowanie. Czyli mówisz, że taki wzmacniacz można sobie skonstruować samemu, zbudować tak z gotowych elementów, które dostarczysz. Tak jest. Co trzeba, jakie umiejętności trzeba mieć, żeby coś takiego zrobić? Wystarczy potrafić trzymać lutownicę i nią operować, czy trzeba mieć jeszcze jakiś kawalątek wiedzy? Czy po prostu dostajesz schemat, jak to połączyć i łączysz? Te zestawy, to są japońskie zestawy firmy Elekit, są tak zrobione, że w zasadzie trzeba jedynie umieć lutować. Tam jest wszystko, instrukcja obsługi, znaczy instrukcja montażu jest obrazkowa, nawet na upartego, nie znając języka, bo oryginalna jest oczywiście po japońsku. Miałem przypadek klienta, który przez zupełny przypadek nie dostał ode mnie instrukcji angielskiej i bez problemu zmontował, korzystając z oryginalnej instrukcji. To wszystko jest narysowane, wyjaśnione i te wzmacniacze praktycznie od ręki działają, nie trzeba nic kombinować. Jeżeli ktoś wie trochę więcej,
zna się na elektronice, potrafi, nie wiem, operować miernikiem, będzie mu trochę łatwiej. Ale to wszystko. To nie jest niezbędne, naprawdę. Lutownica i dobre chęci. Minimalna wiedza o prądzie, żeby nie dotknąć wysokiego napięcia i gdzie nie trzeba. Tak. A powiedz, z jakimi kosztami, na jakie koszty się trzeba przygotowywać, żeby móc sobie taki wzmacniacz kupić i złożyć? Najmniejszy model w tej chwili dostępny to jest ten, w okolicach 3000 zł. Taki zestaw kosztuje. Czyli to jest taki próg wejścia we wzmacniacze lampowe do samodzielnego montażu. Tak, i jest to już wzmacniacz, który spokojnie napędzi i nagłośni, mimo iż ma teoretycznie raptem 8 watów, co w obecnych czasach, jak czytamy, 100 wat brzmi śmiesznie, tak, prawda? Ale natomiast to są prawdziwe. Inaczej odbieramy te waty to niż są prawdziwe, to jest prawdziwe z boomboxa, który ma nalepkę 1000 watów PMPO, bo to nie są prawdziwe waty. Oczywiście, te 8 watów spokojnie wystarczy do nagłośnienia całkiem sporego pokoju i to także. Może ze dwa razy mi się zdarzyło, że był odkręcony na maksimum. Kolejny próg, w zasadzie w tej chwili są dwa modele, trzeci za moment będzie. To jest już wyższa szkoła jazdy na triodach bezpośrednio żarzonych. Audiofile wiedzą, nazywają się te lampy 300B. Taki trochę święty gral audiofilski. To są te duże lampy, tak. No to już jest rząd około 10 tysięcy złotych. Ale uwaga, to jest dużo, dużo mniej niż gdybyśmy chcieli taki wzmacniacz lampowy kupić gotowy. Bo tej klasy wzmacniacze zmontowane, gotowe, no to już dziesiątki tysięcy idą. Mm-hmm. A ci, którzy jeszcze być może pamiętają telewizory lampowe, które jeszcze w latach 80. u nas były w miarę powszechne, być może wiedzą, że lampy się zużywają. Jaka, powiedz, jest mniej więcej trwałość lamp, które są stosowane w tych wzmacniaczach? Bardzo dobre pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. No wiadomo, wszystko zależy od tego, jak eksploatujemy ten wzmacniacz, bo one kilka nie lubią tysięcy godzin. Spokojnie. One nie lubią częstego włączania, wyłączania. Lepiej trzymać lampę włączoną niż ją wyłączać, włączać co chwila, tak. Czyli jeżeli sobie lubicie włączyć raz na jakiś czas muzyczkę, to lepiej jednak wzmacniacz tranzystorowy, który można włączyć, wyłączyć sekunda po sekundzie, tego nie lubią. Tak, się chwilkę nagrzewają. Tu musimy poczekać, lampy się muszą rozgrzać, cała ceremonia, ale wtedy sobie możecie płytę na gramofon położyć, tą płytę wyczyścić, zrobić sobie i kawkę. Nagle okaże się, że słyszycie rzeczy, których nie słyszeliście wcześniej, że tam są w ogóle nagrane. Tak, jeszcze jak sobie napełnicie szkło, wiadomo, odpowiednim płynem, no to już wtedy w ogóle jest super. Ewentualnie słuchawki. Albo dobrej słuchawki. Klasy słuchawki, tu też jest wyjście na słuchawki. Tak, dokładnie. I to daje naprawdę bardzo, bardzo przyjemne odczucia w odbiorze. A i kolumny też warto przyzwoite mieć, bo również kolumny oferujesz. No tu jest trochę trudniejsza sprawa. Są plany, żebyśmy oferowali, bo chcieliśmy oferować zestaw, gotowy zestaw, który można sobie kupić i zbudować kolumnę. Okazało się, że z kolumną jest więcej problemów. Przede wszystkim w warunkach domowych nie polakierujemy tego tak, żeby to było idealnie. Samo lakierowanie jest procesem stosunkowo trudnym, nie każdy to zrobi. Jak nie polakierujemy, to zgrzebnie to wygląda wszystko, więc z tymi kolumnami jeszcze trochę musimy powalczyć, zastanowić się ewentualnie, jak to ostatecznie będzie zrobione, ale jak najbardziej kolumny też można zbudować samemu i będą grały dużo, dużo lepiej niż te ze sklepu. A przede wszystkim będą wasze. Tak. Złożyliście je sami dla siebie i to też jest mega ważne. Tak, bo nie ukrywam, że osobiście największym radochem mam, kiedy sobie taki wzmacniacz mogę zbudować po raz kolejny. Już sporo ich zbudowałem, bo część klientów nie potrafi lutować, a chcą taki wzmacniacz i wiedzą, bo jak poszukacie w internecie, to zobaczcie, że one są dość mocno popularne. Wiedzą, że te wzmacniacze dobrze grają i chcą taki wzmacniacz, więc oferujemy także usługę montażu na zlecenie i to jest, muszę przyznać, bardzo przyjemna zabawa. Są także przedwzmacniacze tej samej firmy, to już jest znowu kolejny krok do zabawy, powiedzmy, audiofilstwo, bo tacy prawdziwi audiofile powiedzą, że to absolutnie samodzielny montaż, to nie ma nic wspólnego z audiofilstwem, ale to jest zupełnie co innego. Są też zestawy, to jest akurat przetwornik USB do komputera, który można podłączyć w też wysokiej klasy, ale do samodzielnego montażu, który można podłączyć potem do wzmacniacza i cieszyć się dużo lepszej jakości dźwiękiem niż popularne grajki. Oczywiście, jedno trzeba powiedzieć sobie wprost. Jeżeli słuchacie thrash metalu, heavy metalu, nie będziecie zadowoleni. Lampa jest do
innego rodzaju muzyki. Rock, tak, ale ten bardziej łagodniejszy. Łagodniejszy, tak. Smooth jazz, jazz, muzyka poważna, idealne. Natomiast w heavy metalu, thrash metalu niekoniecznie będziecie usatysfakcjonowani. No i na koniec chyba dość istotna dla Was informacja, gdzie to kupić. W zasadzie przez stronę internetową, nasz sklep getaudio.eu. Tam wszystko jest opisane z cenami, z dostępnością, z informacjami, jak to wygląda ze zdjęciami. Jeśli macie pytania, można napisać. Jeśli ktoś będzie w pobliżu przejeżdżał Łodzi, zapraszamy. Wigury 21, firma Get3D. Jednocześnie można kupić sobie drukarkę i wzmacniacz. Czyli takie kombo. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że znowu nas oglądaliście i zapraszamy na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.